Dzień dobry, witajcie w kulturze z dostawą do domu, a w zasadzie w feriach z dostawą do domu. Dzisiaj pokażę, jak wykonać świeczkę. Świeczka będzie z odpadków, ze starych świeczek, z ogarków. Można też kupić wosk i zrobić taką świeczkę z woskiem, na przykład woskiem sojowym. Natomiast ja dzisiaj pokażę, jak zrobić to z odpadków. No to co dzisiaj potrzebujemy? Właśnie takie odpadki typu stare świeczki, tarka, miseczka, klej na gorąco, wkład do znicza, a w zasadzie nie będziemy potrzebować całego wkładu, tylko będziemy potrzebować knotek. Co jeszcze? Patyczki i słoiczek. Zacznijmy od tego, żeby przymocować nasz knot do słoiczka. W tym nam pomoże właśnie klej na gorąco. Kleimy sobie ten metalowy guziczek, go nazwijmy. Przyklejamy go do denka. Chwileczkę zaczekamy, aż zastygnie. W międzyczasie możemy nawinąć nasz knotek na patyczek, w razie gdyby nasz klej się odkleił przy zalewaniu. Ok, niech to sobie tężeje, a my zabieramy się za tarcie. Zetrzemy świeczki, najlepiej na grubych oczkach, chociaż jak komu wygodnie. Trzeba uważać na palce. Powstały nam takie ślimaczki. Przesypiemy go sobie do mlecznika. Warto mieć właśnie jakiś mlecznik, szklankę. Przełożymy sobie te wiórki do mlecznika. I my dzisiaj będziemy ten wosk topić w mikrofalówce przez 3-4 minuty. Więc nastawmy. Będziemy obserwować, co się dzieje. On po prostu musi się stopić. Musimy uważać, żeby nie przepalić tego wosku. Można też go stopić, jeżeli ktoś nie ma mikrofalówki, można go stopić na kuchence gazowej albo elektrycznej, ale trzeba pamiętać o tym, żeby to była kąpiel wodna. Nie może to być na otwartym ogniu, to niczego nie zmieni, można tylko przypalić. Ok, to czekamy. Jesteśmy gotowi. Wyciągamy z mikrofali bardzo ostrożnie, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo jest to naprawdę ciepłe. Teraz wystarczy zalać nasz słoiczek. Ja przemieszam jeszcze troszeczkę, bo moje świeczki były złote, żeby nam te złote kawałeczki też tutaj wpadły. Ale ładnie wygląda. To jest pierwszy etap pracy. Damy jeszcze kolejne wiórki, stopimy, żeby nasza świeczka była wyższa, ale to za chwilę. Ta pierwsza część zaczęła nam już tężeć, teraz wlaliśmy kolejną, żeby było troszeczkę wyżej. Zostawiłam troszkę wiórków takich woskowych ze świeczki i posypię nimi górę. Teraz można to zrobić na dwa sposoby. Można wlać teraz, kiedy jest jeszcze nie stężała, jeszcze nasza świeczka nie stężała, albo wsypać to wtedy, kiedy ona już jest stężona, wsypać i ewentualnie zalać jeszcze kolejnym woskiem. Zupełna dowolność. To już jest tak jakby ozdoba. No to wsypujemy. Troszkę zalałam woskiem nasz knot, ale nie szkodzi, bo teraz bierzemy nożyczki i go ucinamy i nasza świeczka, jak już stężeje, jest gotowa. Można ewentualnie ozdobić ją wstążeczką, co zaraz zrobię.
jesteśmy gotowi. Taką świeczkę możemy ofiarować przyjaciółce, babci, mamie, ukochanej osobie. Do zobaczenia!